Panie Jarku, jak pan oceni dzisiejsze spotkanie? Jak można ocenić dzisiejsze spotkanie? Drużyna Mistrz Polski Anno Domini 2010 przyjechał do Częstochowy i wygrał z nami 3 punktami. Byliśmy blisko, aby to sukces był po naszej stronie. Niestety nie udało się. Jestem z tego powodu troszkę smutny, ale jednocześnie to, co pokazali nasi chłopcy na torze, pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, bo Włókniarz skazywany był przez niektórych na pożarcie. Dlaczego Daniel Neumark jedzie, dlaczego Sząbielski nie trenuje, a wszyscy ci chłopcy pokazali, że mają jaja i potrafią jechać na żużlu i myślę, że nieraz to pokażą, a jeszcze myślę, że kilka ekip się przekona o tym, że Włókniarz Częstochowa naprawdę jest mocnym zespołem. Dzisiaj przede wszystkim zaskoczyła, no, po pierwsze frekwencja, bo po nieudanym zeszłym sezonie nie można było przypuszczać, że tyle ludzi może przyjść i to jest na plus. I jeszcze jak oceni pan zawodników? Co do kibiców może najpierw, bo im się należą wielkie podziękowania, że tak tu mnie przyszli nas dopingować, stworzyli fajny klimat. Zawodnicy to widzą, zawodnicy to czują, zawodnicy są wdzięczni. Liczymy na to, że dalej wszyscy będą z nami, że po tej porażce nie odwrócą się od nas, bo tak jak powiedziałem, pokazaliśmy kawałek fajnego żużla, a przegrana z mistrzem Polski, no to nie można traktować tego w kategoriach wstydu. Byliśmy naprawdę blisko, aby im pogonić kota i naprawdę brakło niewiele. Co do oceny indywidualnej zawodników, to myślę, że jeszcze jest za wcześnie na jakieś daleko idące wnioski. Na pewno można na plus wyróżnić Artura Czaje, bo dla niego to był ligowy debiut. Przywiózł wraz z bonusami 4 punkty w 3 wyścigach, więc na pewno można być z niego zadowolonym. Fajnie pokazał się Daniel Neumark. Bracia Łagutowie, no to wojownicy niesamowici, a skreślany przez niektórych Rafał Sząbielski, mało braku mógłby być w 15 wyścigu bohaterem z Danielem. Co do Pikeja, no można było troszeczkę więcej od niego oczekiwać, no ale co zrobić? Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem. Tak jak powiedziałem, jest mi smutno z powodu porażki. Przepraszam wszystkich kibiców, że nam się nie udało. Byliśmy blisko, postaramy się, aby w następnych meczach było jeszcze lepiej.